Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gladkis, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry Ark Survival Evolved, czyli kolejny odcinek z naszej gry survivalowej z dinozaurami. Hej panie parazaurze. A, takie małe sprostowanie. Tu, zapomniałem dodać, że rzeczywiście jest to skin do siodła dla parazaura, to nie jest samo siodło na parazaura. Oczywiście samym, powiedzmy, nie wiem jak to nazwać. Zajmowaniem się dinozaurami zajmiemy się, myślę, w kolejnym odcinku, dlatego że potrzeba do niego mnóstwo surowców. Potrzeba również jakiegoś dobrego miejsca, w które moglibyśmy sobie pójść i oczywiście w tym miejscu się zatrzymać, więc ja będę starał się szukać jakichś takich wysokich terenów, tak jak na przykład tam są te góry. Myślę, czy tam nie przepłynąć albo nie przejść. Widzę też niestety, że tu rekiny pływają i to za bardzo nie wpływa, to za bardzo nie jest zachęcające do tego, żebym sobie mógł tam popłynąć, oczywiście. Muszę też trochę napoić moją postać. O, tu są dwa. To jak najbardziej nie jest zachęcające, więc nie będziemy tam płynąć. Myślę, że może nie w tą stronę, ale w tą się przejdę i poszukam sobie czegoś na wyższych terenach, może coś otwartego, gdzie będę mógł oczywiście dalej sobie żyć. Widziałem też, że bardzo wam się spodobała seria. Wielkie dzięki za te wszystkie lajki, za wszystkie wyświetlenia, za wszystkie pozytywne komentarze o tej grze, bo naprawdę gierka ma szansę stać się taką gierką naprawdę bardzo grywalną. Jedyne co to mówię, poprawić troszkę wydajność tej gry i myślę, że na spokojnie da radę sobie w to grać. Będę też wdzięczny, jeśli oczywiście zostawicie pod tym odcinkiem lajka, bo będę wiedział, że chcecie więcej tych materiałów. I tyle. Są tam rekiny. Ale nie wiem, czy jeśli tu popłynę, to czy... Nie no, tutaj już jest brzeg właściwie. Tutaj już jest brzeg, więc całkiem dobrze. Tu już są większe dinozaury. Muszę uważać na pewno tak, na raptory i na T-rexy, bo to nie jest przyjemne w spotkaniu. Tutaj mamy te, nie wiem w ogóle ile jest takich, powiedzmy, dinozaurów, które są w stanie nam przeszkadzać. Oh fuck! Dobra, to jest raptor. To jest raptor. Pięknie zaczęliśmy odcinek, wspaniale. I teraz się zastanawiam. To jest północna strefa, trzecia, druga, pierwsza. Nie wiem szczerze gdzie chcę, zróbmy może trzecią strefę. O! O! Ale walnęło po oczach. Oczywiście poziom nam zostaje. Nie ma się co dziwić, oczywiście na początku, nawet jak wy będziecie zaczynać, będziecie ginąć w po prostu masowych ilościach. Bo tu jest czasem bardzo ciężko wypatrzyć jakiegoś dinozaura. Zresztą widzieliście, że starałem się rozglądać, a niestety dinozaury robią co chcą. Jestem w całkiem przyjemnym miejscu, całkiem przyjemna polana. Muszę się tylko rozejrzeć, zanim w ogóle zacznę cokolwiek zbierać, bo nie chcę oczywiście znowu tego stracić. Nie mam tutaj zbytnio takich fajnych miejsc do osiedlenia się. Takich, nie wiem, na skałach byłoby przyjemniej, jakby ścieżka jakaś była, cokolwiek w tym stylu, ale niestety nie ma. Może tutaj, tu też jest całkiem niezłe miejsce. Nie widzę też tutaj dinozaurów, więc to jest na pewno plus, jeśli żaden z dinozaurów nie przeszkadzałby mi. Co to jest w ogóle za dym tam w tle? Ale tak jak zresztą mówiłem, niektóre dinozaury są strasznie wkurzające, typowo takie raptory, bo kiedy spotkamy się z nim, to nie mamy praktycznie żadnych szans. Tu jest naprawdę przyjemne miejsce, jeśli chodzi o coś wyższego, bo jesteśmy z każdej strony chronieni. Tu można zrobić sobie wtedy jakieś wejście, jakąś bramę. Więc myślę, że zaczniemy sobie tutaj coś działać, widzę też, że nabiłem jakikolwiek poziom. Ile w ogóle potrzebuję przedmiotów na to? Potrzebuję tecza jeszcze i jednego kamienia, dobra. Nie ma problemu. To jeszcze to drzewko, też nam będzie tutaj niepotrzebne kompletnie. Myślę, że teraz będzie to szło o wiele szybciej z tego względu, że mamy już o wiele więcej rzeczy odblokowanych. I dodamy sobie oczywiście też punkcik, może tym razem do zdrowia, niech będzie. No i mamy kolejne punkty. Mamy 9 punktów, nie mamy poziomu, ale jak widzicie, tutaj będzie jakieś siodło. Tutaj, nie wiem, co to jest, coś do strzelania, może tak to wygląda. Mamy te dwie rzeczy odblokowane. Myślę, że moglibyśmy sobie stworzyć ten sleeping bag, dlatego że będziemy dzięki temu mogli oczywiście sobie wracać do tego miejsca. I myślę też o zrobieniu jakichś kolejnych rzeczach, typowo może jakaś czapka,
i może jakieś buciki. Czy mogę to zbierać? Mogę. Dobra, to pozbieram sobie trochę fibera. I oczywiście będziemy starali się na razie dążyć do tego, żeby zrobić sobie ten śpiwór i móc się tutaj osadzić. Myślę, że będzie całkiem przyjemnie. Widok też jest całkiem niezły. Mam nadzieję, że można wykorzystywać sleeping bag właśnie, czyli nasz śpiwór wspaniały do tego, żeby oczywiście pospać i żeby nie było z tym większego problemu, żeby przetrwać noc no dosyć szybko. Pozbieramy też trochę jagódek. Tak jak mówiłem, oczywiście samymi dinozaurami zajmiemy się w kolejnym odcinku. Myślę, że jest to troszkę bardziej skomplikowana sprawa i na pewno o wiele bardziej czasochłonna, więc nie spodziewajcie się, że kolejny odcinek będzie krótki. Chyba, że chcecie, żebym wyciął tylko powiedzmy te fragmenty, gdzie będziemy się zajmować dinozaurami, bo myślę, że warto byłoby wam pokazać, ile naprawdę tu trzeba pracy włożyć w to, żeby w ogóle jakiegokolwiek dinozaura można było sobie przejąć, powiedzmy, na swoją własność. Nie wiem, to chyba z dołu? Możliwe, że z dołu. Ale całkiem niezłe miejsce trafiłem, jestem całkiem zadowolony. O, tam są jakieś kamyki, to po niej się przejdę. Oj. Tak właśnie myślałem, że zadam sobie obrażenia. Coś tu wyje. Oj, nie chciałem gwizdać. Nie chciałem gwizdać, to na pewno nie to. O, robimy sobie kill off. Zrobimy sobie czapeczkę. Zrobimy sobie spodenki. Idę zbierać teraz na koszuleczkę. Mamy kill off. Oczywiście kiedy kraftujemy, to poruszamy się wolniej. Oj, zrozumiałem, że muszę to zdjąć. I teraz będzie można cokolwiek porobić. Zastanawiam się też, które kamienie mogę stąd wykopać. Nie wiem też, czy będą się pojawiać w tej samej... Na tej samej zasadzie. Tu są agresywne, więc do tych na razie nie chcemy iść. Na pewno jakimiś się zajmiemy, żeby oczywiście przejąć sobie jakieś agresywne, po to, żeby móc sobie załatwić jeszcze bardziej agresywne i też przejąć tamte. Zobaczymy, jak to wyjdzie. W praktyce oczywiście. Trochę fibera już mam, zaraz będę mógł jeszcze tą koszulę zrobić. I co ja tam jeszcze wziąłem? Chyba kapcie, ale do kapci to już potrzebuję skóry. A dodo nigdzie nie widziałem w pobliżu, bo dodo są naprawdę fajne, jeśli chodzi o źródło skóry, takiej powiedzmy darmowej. No są bardzo łatwe do pokonania, nie zadają nam obrażeń. No i... znaczy zadają obrażenia, ale naprawdę minimalne. No i to jest całkiem przyjemne. Widzę, że też dosyć szybko mi się zdrowie regeneruje samo z siebie. Sporo fiberu, dobrze. Wspaniale. Mogę zrobić sobie teraz jeszcze tą koszulkę. I na pewno potrzebuję to, czyli to jest tecz i mamy flint, dobra. Pozakładamy sobie te rzeczy. Mam też czapkę, więc będę mógł wam pokazać, jak wygląda to. Proszę, jakiego kowboja mamy. Widzieliście kiedyś coś takiego? Wspaniały jest. Hej! Gdzie twój koń? Czegoś jeszcze tu nie mogłem zrobić. Kapcie. 6 hajdów. 6 hajdów, a sleeping bag ile? 25. No to już jest więcej. To już jest więcej, więc trzeba będzie poszukać jakichś małych zwierzaczków. To sobie jeszcze pozbieram i zaraz się zajmujemy już samymi skałkami i oczywiście drewnem. Muszę się naprawdę bardzo rozglądać, bo nie chcę zginąć znowu, co zresztą widzieliście, że jest dosyć łatwe w tej grze. Trochę tecza, trochę wooda i oczywiście flint, a flint jest nam potrzebny ze skałek. Najgorzej jak się wychodzi właśnie na taki odkryty teren, bo to się nigdy nie wie, co się stanie. Jeden flint, dobra. A nie, więcej trochę będę potrzebował flintu, więc fajnie jakby mi jeszcze ze trzy wypadły. No nie kamienie. Kamienie są raczej słabe. Flint. Drugi flint, jeszcze jeden flint. Dobra. Cały czas gwizdam. Nie, cały czas nie to klikam. Dobra, mamy sikierę. I dzida to jeszcze trochę drewna. A to zaraz, jak sobie oczywiście stworzymy to. Jakieś drzewo. Niech będzie i to. Jest dosyć blisko. Muszę tu strasznie uważać. Będziemy sobie robić oczywiście jakiś domek. Coś na takiej, oj. Coś na zasadzie prostego domku, ale będziemy go na pewno ulepszać też z czasem. Może się okazać, że jest dosyć ciężko. Dobra, kraftuję sobie w tej chwili oczywiście dzidę. I już ją mam. Tu jest zły, mały, niedobry tego dinozaur i nie chcemy go. Nie wiem też, czy będę w stanie go załatwić jednym ciosem.
No ale będę musiał na pewno sprawdzić, bo jeśli będę w stanie go takim rzutem właściwie, nie ciosem, załatwić, to będę po prostu w ten sposób to robił. Czy mogę jeszcze stworzyć jednego? Jedną dzidę? Jeszcze mogę jedną. Mogę prawie dwie stworzyć, tylko mi trochę jeszcze brakuje materiałów, których tu nie ma za dużo. No dobra. Spróbujmy. Jedną rzucę. O, już mnie zatruł. O, ale bardzo łatwo poszło. O, aż zrobiłem kupę z wrażenia. No dobra. O, to tylko tyle? Trzy skóry? To nie jest wiele za zużycie mojej dzidy. Nie ma ich tutaj więcej, taki jest plus. Ja sobie będę musiał na pewno więcej tych dzidek stworzyć. A nie wiem, czemu mam dwie. Czy stworzyłem jeszcze jakąś dodatkową, na którą nie patrzyłem? Nie wiem. Na pewno dodo, to byłby mój priorytet w tej chwili, bo dodo są bardzo przyjemne w obijaniu. Dobrze. Teraz spojrzeć tylko jak crafting. Potrzebuję flintu. I to sporo flintu. Tu na szczęście mamy dużą skałkę. Możemy sobie troszkę flintu pozyskać. Flint, no tak myślę, że w ilości 6 byłby przyjemny. Ale niestety wypada po jeden, chyba maksymalnie po 2. O, już się kawałek oderwał. Niestety. To jest chyba drugi flint dopiero, to jest dopiero trzeci, czyli połowa za nami. O, 4, teraz bardzo przyjemnie, aż 2 poleciały naraz. Dziurka się robi. No chyba rozłupię już tą skałkę do końca, żeby mieć po prostu flintu na zapas. Już prawie kolejny poziom. Bardzo szybko się nabija. 3. Niech będą i 3. Myślę, że tyle mi wystarczy. I spróbujemy sobie zapolować na jakiegoś zwierza. Nie mogę niestety biegać, bo jestem głodny. Więc może w ten sposób. No. I wystarczy. Idę poszukać jakiegoś zwierza. Może gdzieś tu będzie jakiś niedaleko. Więc tematem przewodnim tego odcinka jest na pewno polowanie. Jakieś tam polowanie. Oczywiście na początku zapolowali na mnie. I to nie było już zbyt przyjemne. Tu jest jeszcze jeden taki. Jest ich jeszcze dwóch. Dobra. Niech będzie. Mam nadzieję, że od razu się drugi na mnie rzuci. A, znowu mnie popluł. Co jest? Dobra, padł. A tu jest ten jeden jeszcze. Okej. Trochę życia straciłem, mniej więcej połowę, ale też trochę zyskałem. Jakby tak więcej troszkę tej skóry z nich leciało, byłoby przyjemniej. O, czyli ja po prostu zbieram z powrotem te spiry, to jest przyjemne. To jest bardzo przyjemne. Nie wiem, czy dałbym radę na coś większego. Na przykład na tego, który tutaj łaził. O, na tego. Myślę, że kiedy wskoczyłbym tu, to już by nie miałby zbytnio ze mną szans. Ale też nie jestem tu zbytnio w stanie wskoczyć. To jest zastanawiające. Nie ma tu innych zwierzaków. Tu jest jeszcze jeden taki mały. Chyba, że to jest już inny. Nie, to też jest Dilo. Proszę bardzo. To było ładnie. Zawodowo zrobione. Tylko jedna skóra. Nie no, może spróbujmy tego. Spróbujmy. Niech cokolwiek z tego będzie. Ja mam ile skór? Ja mam tylko 9 skór mam. To jeszcze 15 potrzebuję, więc trzeba zaryzykować. Nie wiem, na ile szybki będzie i czy strzelanie i czy uderzenie mu w głowę ma jakiś większy sens. O, kupę zrobiłem. Wow. No nie spodziewałem się, że zużyję aż tyle moich materiałów. A czego nie mam, żeby w ogóle zrobić? Fiberów. Muszę pozbierać fibery trochę. Okej, kraftuję już. Niestety się teraz wolno strasznie poruszam, ale chyba zdążę. Dobra, zdążyłem. Au! Zadał mi trochę tych obrażeń, nie powiem.
Wow, strasznie dużo mi zadaje tych obrażeń. Muszę przemyśleć swoją strategię. Czego mi brakuje do Spiry? Fiberów i Wooda. To muszę zrobić to w inny sposób. Muszę go okrążyć lekko. To wyłączyć. Jest i fiber jakiś. I drewno jeszcze. Dobra. Nie wiem co prawda ile on tego zdrowia jeszcze ma. Nie wiem czy mi flinty jakieś zostały. Flintów jeszcze mam 3, to na jedną dzidę. O Chryste. Zapomniałem, że ja się przecież powoli poruszam wtedy. Znowu to samo. Naciągnąć na maksa i rzucić. Nic. Ciężko będzie go pokonać. Szczególnie, że nie wiem jak on się teraz zachowa. O Boże, czemu ja się tak przestraszyłem? Dalej. Może chociaż będzie z niego trochę więcej materiałów. Teraz już wiem, żeby z nim nie zaczynać, bo on jest ciężki do pokonania. Chyba, że zaraz będzie coś cięższego i to będzie o wiele cięższe niż ja sądziłem. Oj, to polowanie może się okazać udane, ale może też okazać się nieudane. Troszkę na zapas tych fiberów byłoby przyjemnie, póki on nie tak za mną łazi. Mam nadzieję, że on nie regeneruje sobie zdrowia w tym czasie, kiedy ja sobie tu zbieram materiały. No, stracił mną zainteresowanie? Co jest? Jak to tak? Drewno. Więcej drewna. Nie wiem, czy on się już rzeczywiście zregenerował. Rzucę w niego jeszcze dwoma. Ale... No nie wiem. Coś mi się nie wydaje, żeby było tak łatwo. Jeszcze drewno jak coś. No dobra. Pokaż się od przodu. Ile ty masz życia w ogóle? Jeszcze nic. Dobra, czyli wiem, że ten w skorupie, jak ty się nazywasz w ogóle? Nie podchodź za blisko. Carbonemys, okej, Carbonemys, tego nie atakować lepiej. To jest zbyt ciężkie do załatwienia. Na te małe straciłem tylko 2 przecież, a na tego to co tu w ogóle mówić? Jakby w końcu padł, ale byłbym szczęśliwy. I nic. Czy wy to widzicie, jakie to jest potężne? Już nie mam na nic materiałów. Nie mam na nic po prostu. To jest wszystko na nic. Już bym miał tyle cheat. A cały czas staram się tego jednego załatwić. Może on rzeczywiście regeneruje sobie zdrowie. Tego szczerze nie wiem. O, i olał mnie. Mogę zebrać tą dzidę z ciebie? A co by było, gdybym go tak zaatakował? Ała! O nie, zbugowałem się. Dobra. Czyli to nie ma sensu w ten sposób z nim walczyć. On w ogóle na skały potrafi wejść? Coś mi się nie wydaje. Jakbym miał jakąś broń dystansową, to pewnie by się to inaczej skończyło dla mnie. Ała! Dobra, nie potrafi wchodzić, ale potrafi zrzucać. Olewamy go. Zostawiamy tego kolesia. On jest na chwilę moją obecną nietykalny. To jest bardzo, bardzo złe to, co się tutaj w tej chwili zadziało. O! A tam już widzę drugiego takiego, który tam chodzi. Niestety nie jestem w stanie zbytnio nic w tej chwili zdziałać, bo mam za mało materiałów. No cóż, to troszkę sobie wydłużymy odcinek. Mam nadzieję, że wam się to będzie podobało, że sobie popolujemy na coś. Może spotkamy coś innego zaraz, ale na chwilę obecną potrzebuję troszkę połupać kamyków i zebrać sobie trochę fibera. Zresztą fibera chyba mam trochę już. Ile mam tego fibera? 12. 4 dzidy zrobię. 4, dobra. To jeszcze jedno i zrobię 5. Teraz kill off. Napraw. Niech naprawi kill off. Dobra.
I możemy dalej łupać. Potrzebuję ile? Na 5 potrzebuję 10 flintów. To będzie ciężkie do zrobienia. No z takiej skały myślę, że powinno troszkę więcej tego krzemienia lecieć niż to, co leci w takiej. You're starving. Find something to eat fast. Dobra. Wcinamy spore ilości. Nie mam... A nie, mam mięso. Mogę je upiec. Tylko, że muszę najpierw zrobić sobie ognisko. Widzę też, że muszę zjeść większe ilości tego wszystkiego. Bo inaczej tutaj się nie będzie dobrze działo. Mało tego flintu leci. Ile mam? 11. Aha, to wystarczy. Jeszcze troszkę siekierką popracować i może będzie ok. Tylko, że więcej drzew potrzebuję. Na przykład tutaj. O, to będzie już dobre. Są tu jakieś zwierzaczki? Nie za bardzo. Trzeba się naprawdę rozglądać. Z tamtym już nie walczę. Chyba nigdy. Chyba, że będę miał, nie wiem, karabin. To byłoby o wiele łatwiej. Takie działko ustawić i tylko czekać, aż jakiś dinozaur będzie przychodził w poszukiwaniu skóry. Jak mam zrobić 5, potrzebuję 8, to potrzebuję około 40 sztuk. To jeszcze trochę. O, zepsuło się. Jeden flint się zużył, okej, niech będzie. No. Rąbiemy. Pięknie, jeszcze jedno drzewko bym wyrąbał. Teraz już mi będzie stać na bank. Dobra. Znowu zrobiłem sobie kubkę. Będę się wolniej poruszał, ale nie ma co. Zrobię sobie wszystkie spiry i będzie można coś ogarnąć. To jest w ogóle bardzo przyjemne miejsce. Ale jest woda w pobliżu. Ile ostatnia się robi? Nie wiem, czy są tu jeszcze jakieś inne pływające zwierzęta niż rekiny, ale zapewne dowiem się tego w niedalekiej przyszłości. Dobra, znajdźmy w końcu coś, na co można zapolować. Jest dodo. Jest dodo. Pytanie, czy jak rzucę w dodo, to czy jednym rzutem go zabiję? Nie. Jednym rzutem nie. Ale można coś z niego pozyskać. Dwa razy hide. Widzę, że bardziej się go opłaca załatwić niż jakiegoś innego. Zastanawiam się też, ile to ma obrażeń, bo jeśli najmocniejszy rzut zadał go mu... Aha. Czyli tyle, co właściwie dwa uderzenia. To nie jest dużo. Puść to dodo w końcu. O. Pyk, pyk. Dobra. Powinniśmy mieć w okolicy 20. 18. To jeszcze 7. Jeszcze jakbym znalazł jedno dodo gdzieś tutaj chodzące. Może wy już je widzicie, a może ja nie. Czy jest tu gdzieś jeszcze jedno dodo? Nie widzę kompletnie żadnego dodo na horyzoncie. A dodo są naprawdę fajne. Jeśli chodzi o pozyskiwanie jakiegoś tam mięsa i innych rzeczy. Mój głód, widzę, w ogóle został zaspokojony. Może znajdę tu jakiegoś małego, takiego fajnego dinozaura, którego da radę szybko załatwić. No, w takim ciemnym lesie tym raczej nie ryzykował, że znajdę fajnego dinozaura, a raczej bym znalazł tam niefajnego dinozaura, który zapewne szybko pogruchotałby kości mojej postaci. Nic tu nie ma. Może pójdę na brzeg rzeczywiście. Na brzegu znajdę coś innego do walki. Ha, tu też nie za bardzo ruch jest, jeśli chodzi o to. No dobra, może dalej kawałek. Co to w ogóle? Aha, to palmy sobie leżą. O, jest jeden z naszych przeciwników. O, nie trafiłem. To jest Dilo. O, a tego załatwiłem jednym rzutem. Nie wiem kompletnie, czemu tak się stało. A, tylko dwa razy hide. O, a ta dzida się wbiła. O, odzyskałem ją. Bardzo przyjemnie. Tu jest jeszcze jeden Dilo. Wolę rzucać z bliska. Nie plujniesz na mnie teraz. Teraz już wiem, że na początku plują, więc się tak nie dam.
Okej, chyba mamy wszystkie materiały, które byśmy chcieli mieć. Mamy 26 skór, bardzo ładnie. Możemy lecieć, stworzyć swój pierwszy śpiwór. Nareszcie. Nareszcie. Mam nadzieję, że ogólnie podoba wam się sam pomysł na serię, sama seria, samo to jak gierka działa, jak w ogóle wygląda, jakie ma mechaniki. Bo z jednej strony można by pomyśleć, że gra jest w dosyć wczesnym stadium, bo oczywiście jest w bardzo wczesnym stadium rozwoju. Ale z drugiej strony jest ona już zarezerwowana na tyle poziomów, jest to chyba 50 czy 60 poziomów już z góry ustalonych, że no ja osobiście nie wyobrażałbym sobie w końcu do takiej gry, że już ma na aż tyle do przodu powiedzmy gra zaimplementowane, że twórcy już tyle rzeczy naraz wymyślili. You're tired, stop moving for a moment to regen your stamina. Spoko. Nie ma problemu. O, jedną włócznię straciłem. Czy to było to moje miejsce, czy ja byłem gdzieś zupełnie indziej? Aha, ja byłem tam. A tu jest jeszcze większe miejsce. A, to jest z tym dinozaurem. Pytanie, czy ja chcę się tu... Nie, tu jest za dużo miejsca troszkę. Chyba, że się tu przeniosę później stamtąd. Myślę, że to też będzie całkiem niezły pomysł. O! Oj! Nie! O, już myślałem, że zginę. Taki skok zrobiłem, jakbym teraz zginął, to bym się naprawdę zdrażnił. No i myślę, że od tego kamienia do tego kamienia byśmy sobie zrobili jakąś bramę, czy jakieś wejście. Ja na razie w tym miejscu myślę, że mógłbym sobie spróbować postawić mój sleeping bag. Czemu nie mogę postawić? A, jeszcze fiber. Dobra, akurat fiber to nie jest problem do połączenia tego wszystkiego. Tu pode mną nie ma żadnych dinozaurów? Chyba nie. Chyba nie. Trochę fiberów zużyłem, więc rzeczywiście muszę sobie trochę odzyskać. Chciałbym mieć jakiś karabin taki na dystans, żebym mógł sobie chociażby tamtego dinozaura załatwić. Byłoby, myślę, przyjemnie. Dobra, chyba już mam wystarczająco fiberów. Sleeping bag. Proszę bardzo, a co to jest? Spoiled meat. Aha, zepsuło się, dobra. Czy na ognisko mnie stać? Nie mam jednego flintu i 6 kamieni. Dobra, to teraz tak, to można wrzucić tu. To można sobie postawić gdzieś, no nie wiem. Na skałce widzę, że nie mogę. Nie, na skałce nie mogę. Ale mogę na razie sobie tu postawić. I myślę, że w tym miejscu... O, mogę sobie jeszcze obracać tym. Myślę, że nie. W ten sposób postawimy sobie... Jest do kogo należy. Jest... Kogo jest własnością. Fast travel, drop items. Aha, czyli mogę szybko podróżować w inne miejsce, ale upuści moje przedmioty. Mogę zmienić jego nazwę, mogę go podnieść albo go zniszczyć. Nie wiem. Będziesz Wacław, będziesz śpiwór Wacław. Witam cię bardzo serdecznie. O, jaką mam w ogóle wygodną podusię. O, fuck, nie chciałem tego bić. W trawie będziemy spać. Będziemy jak zaczajony tygrys, ukryty wąż. Nieważne. Kończąc ten odcinek, dzięki serdecznie za oglądanie. W kolejnym myślę, że się zajmiemy już samymi dinozaurami. Jakimś takim, może nie wiem, parazaurem. Poszukam sobie parazaura albo jakimś takim, skoro tutaj pływają naokoło mojej, powiedzmy, górki. Może takimś drapieżnym, ale to na pewno później trochę. Póki co, serdeczne dzięki za obejrzenie tego odcinka. Mówiłem, będę wdzięczny za każdego lajka. Póki co... Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. No i cześć!